Ciebie, Robercie, i Twojego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym gościem jest bardzo, bardzo, bardzo dawno niewidziany Jarosław Kalinowski, były prezes PSL, dzisiaj eurodeputowany tego stronnictwa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj piątek, weekendu początek, deszczowy piątek, ale... Piątek piątunia, którzy mówią. Piątunia. Słucham, jakie plany na piątunia, skoro już pan tak zaczyna? Rodzinne plany. Będę nadrabiał jakieś zaległości, a zawsze się nazbierają. Opowiadał pan, że tydzień temu pan... tydzień temu pan się zajmował czym innym, świętowaniem, więc... Ale w niedzielę prawdziwe święto, zielone świątki, święto Ruchu Ludowego. No skoro już pan tak rozpoczął, panie redaktorze, to tydzień temu był jubileusz 45-lecia zespołu, którym rozpoczynałem swoją drogę na scenie, tak bym to powiedział. Każda okazja, proszę Państwa, jest dobra, ale ja teraz chcę spytać o coś poważniejszego, mianowicie zupełnie serio. Komu jest teraz potrzebne PSL? Ja wiem, że to najstarsza polska partia, to wszystko szanujemy, ale po co jest teraz jeszcze PSL? Wie pan, Witos... Ale jest to lat temu, wie pan, ale to jest bardzo istotne. Mówił, że trzy są zasady polityki ludowej, na które powinny być zwrócone oczy każdego ludowca. Jaśniejące jak gwiazdy przewodnie jeszcze mówił. Po pierwsze, wolna, niepodległa Polska, a po drugie, prawie 100 lat temu to mówił, w pełni wdrażane w życie zasady demokratycznego państwa prawa. I trzecia zasada, troska o godność każdego obywatela. No i z tego wszystkiego zostało PSL, czyli posady swoim ludziom. Zostało PSL, ale jeszcze kilka lat temu nikomu do głowy chyba nie przychodziło, a mnie naprawdę nie przychodziło, żeby ten drugi nasz postulat i zasada, demokratyczne państwo prawa i wdrażanie jej zasad w pełni, no, stało się aktualne. Na początku XXI wieku. Pan, członek ZSL-u, ma teraz problemy z demokratycznym państwem prawa. Niestety, naprawdę świat staje na głowie. Tutaj się pan pomylił, panie redaktorze. Jak to? Bardzo jestem dumny z tego, że mój dziadek był jeszcze za czasów Mikołajczyka. Ale dziadka w PSL-u, ojciec był w ZSL-u. Ja nie zdążyłem. Nie zdążył pan się zapisać na ZSL? Nie zdążył pan. Nie zdążył. Na ZMW się pan zdążył napisać. A oczywiście, że w ZMW byłem. Panie pośle, panie premierze, panie prezesie, bo to jest funkcji się zdążyło nazbierać. Ile będzie w wyborach samorządowych głosów miał PSL w sejmikach? Miał prawie 24%, to rozumiem, że teraz będzie więcej, prawda? Skoro w opozycji łatwiej. W 98 mieliśmy 12%, jak dobrze pamiętam. Potem było 14, 16. Rzeczywiście ostatnie wybory to był wynik powyżej 20%. 23,8. Troszeczkę nam książeczka pomogła, to nie ma co ukrywać. Tak jak pomogła wcześniej PiSowi. Ja myślę, że będzie to wynik... Teraz już książeczka nie pomoże, około niestety. Około 15% na pewno, a chciałbym, żeby było więcej. A wyobraża pan sobie PSL w Koalicji Obywatelskiej razem z Nowoczesną i Platformą na przykład w wyborach do Sejmu? Przed nami jeszcze trochę czasu. Samorządowe wybory mają swoją specyfikę i tu już dawno mówiliśmy, że idziemy pod własnym szyldem jako Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast nie odżegnywałbym się od rozmów na temat tworzenia jednolitej opozycyjnej listy po to, żeby przywrócić w Polsce demokrację, pełni demokrację. I moglibyście być na liście razem z Ryszardem Petru i z Wie pan, po ostatnich decyzjach, po ostatnich decyzjach Ryszarda Petru, to mam wrażenie, że jego droga polityczna jak szybko się rozpoczęła, tak jeszcze szybciej się skończyła. I już podejrzewam, mówi pan o nim w czasie przeszłym? Podejrzewam, no, staram się obserwować choć z Brukseli czasem to, co się dzieje w kraju i nie dało się ukryć tego, co ostatnio, że tak powiem, wykręcił pan Ryszard. Ale to jest jego problem. Nie wniósł tej nowości, którą zapowiadał, a wręcz się obraził na własnych przyjaciół, z którymi do Sejmu wszedł. Także to nie są dobre działania w polityce. Polityka to gra drużynowa. Panie premierze, to ja pana spytam o to. Po czyjej stronie pan stanie? Niepełnosprawnych czy milionerów? Bo rząd wprowadził taką daninę solidarnościową dla wszystkich, którzy zarabiają co najmniej milion rocznie. Czyli to jest prawie 100 tysięcy miesięcznie, tam 87 wychodzi. No i oni będą płacić 4% powyżej tego miliona. Pani premier Szydło, zanim została premierem, mówiła, że wystarczy nie kraść. A ja dzisiaj bym powiedział, że wystarczy przyznać się do błędu,
i pieniądze, które już zostały rozdysponowane czy zadysponowane na różne cele, no trzeba dokonać korekty i skierować na potrzeby osób niepełnosprawnych. To jak z tą doniną solidarnościową? Niepotrzebne, naprawdę niepotrzebne są strzelnice w każdym powiecie. Fundacja Narodowa nie musi trawić tam setek milionów. Ale fundacja nie bierze pieniędzy z budżetu. Ale przecież te spółki są Skarbu Państwa, to mogłyby przecież przeznaczyć więcej swoich dochodów na wpływy do budżetu i to by się znalazło. Utrzymywanie pospolitego ruszenia, które absolutnie nie wzmacnia czyli polskiego bezpieczeństwa. Czyli były prezes PSL-u nie chce opodatkowywać milionerów. Ja jestem również za tym, żeby naprawdę znalazły się pieniądze. Jeżeli trzeba by było dokonać jakiegoś opodatkowania, to ja myślę, że ci najbogatsi nie będą się odżegnywać. Ale jakoś się odżegnują. No pan ich teraz broni, mówi nie, niepotrzebne jest podatek. Naprawdę pieniądze są, tylko trzeba dobrze nimi gospodarować. Czyli jednak nie wprowadzajmy. Czyli no mam rację, nie chcecie podatku dla milionerów. Trzeba ten problem rozwiązać, bo utrzymywanie już ponad miesiąc tego protestu i nierozwiązywanie tego problemu no, pokazuje, jaki jest prawdziwy stosunek obecnie rządzących do tej grupy społecznej. Strasznie pan ucieka od odpowiedzi na proste pytanie. No tak, no jak ja pana pytam, czy daninę solidarnościową możecie poprzeć, czy nie, to pan mi opowiada, że coś tam... Ja jestem w stanie poprzeć również tą daninę solidarnościową, ale łatwo mi mówić, bo to nie do mojej kieszeni, nawet jako do europosła sięga. To prawda, chociaż o tym, jak bardzo bogatym jest pan krewnym, za chwilę porozmawiam, ale jedna rzecz, tutaj dostałem taką karteczkę w Parlamencie Europejskim wywieszono ostatnio tęczową flagę z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii. Podoba się panu takie uczczenie tego nowego święta? Ja nie postrzegam osób kochających inaczej jako osób chorych, tak jak to niektórzy postrzegają. Jestem naprawdę osobą bardzo tolerancyjną i ta flaga mi nigdy nie przeszkadzała i w Parlamencie Europejskim też mi nie przeszkadza. Czyli panu nie przeszkadza ten czawlak. No i dobrze, wiemy przynajmniej, jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie. Tutaj było prosto, to mam jeszcze jedno pytanie. Zgadza się pan z taką tezą, że brudy należy prać we własnym domu? A, roześmiał się. No oczywiście. Jarosław Kalinowski. Oczywiście, bo słuchałem pańską zapowiedź naszej rozmowy. No właśnie, to jak to jest? Używając pisowskiej retoryki, to tak. Najgorszym donosicielem, paskudnym donosicielem na Polskę, bo opierającym się na absolutnym kłamstwie, był obecny prezydent. Wcześniej, oj, strasznie. Wcześniej poseł w Parlamencie Europejskim. No rok był tym europosłem, a tak nadonosił, że projektu rezolucji, której wskazywał, że w Polsce dokonano fałszerstw wyborczych. Pan przed chwilą opowiadał, że Polska, w Polsce nie ma rządów prawa, że w Polsce zagrożona jest demokracja. To prawda. Tak? No tak się dzieje. No nie przypadkiem artykuł 7 został wszczęty dotyczący praworządności w Polsce. Działacz. I cały czas jesteśmy pod pręgierzem. Działacz liberalny. Młody działacz liberalny Jarosław Kalinowski jest państwa i moim gościem, ale ja działaczowi liberalnemu zadam parę pytań z ruchu ludowego całkiem współczesnego. To będzie naprawdę bardzo dobry test. Zostańcie z nami proszę na rmf24.pl i na interi.pl. To teraz ten test. Od razu test. Co panu mówią te tytuły? Ty mała znów zarosłaś. Noc taka czarna. Zaczarowana wyspa. W aucie się nie jara. Oczy jak 5 złotych. Nic? Nie wiem, może jakiś autor disco polo gdzieś trącający. No. Jaki autor? To są największe hity współczesne właśnie disco polo. Zrobiliśmy to na liście według... No nie, według wejść na YouTube'a, co... Nie... Kiepsko pan trafił, no rozpoczęliśmy naszą rozmowę od mojego ubiegłotygodniowego jubileuszu, a to znaczy, że bardziej tą oryginalną muzykę ludową preferuję, a nie jakieś tam pański przeróbki. Pańscy wyborcy, i to... Aleksandra Kwaśniewskiego, wyborcy. Ale nie, w ogóle... Ja nie tańczyłem na scenie tak jak Aleksander Kwaśniewski. Ale pan Świerczyński, dobrze, Świerzyński, właśnie chciałem powiedzieć jakoś... A, to jest, to, ale to jest zespół Bajerfu. Daleko od tych tekstów. No, nie wiem, jakie teksty tutaj... To są bardzo dobre tytuły. No, Zenek Martyniuk, co? Zaczarowana wyspa. Co pan chce od Zaczarowanej wyspy? Ja szanuję tych wszystkich, którzy lubią tą formę muzyki. Ja szanuję muzyki. Jeszcze bardziej, jak się okazuje. No i dobrze, no.
Nie mogę powiedzieć, że sobie podśpiewuję, bo fatalnie śpiewam, ale naprawdę ta poetyka do mnie trafia. Wie pan, no ja na weselach bywam, różnych przyjęciach weselnych. Mnie nie chcą zapraszać. I nieważne, czy to jest na wsi, czy w mieście, wszędzie ta muzyka jest odpowiedniej godziny już bardzo preferowana. To prawda, więc dlatego chciałem sprawdzić, czy pan się odkleił od rzeczywistości, czy nie, ale się pan kompletnie odkleił. Pan teraz wsuwa w tej Brukseli mule, popija szampanem i nie wie nawet, że mała znów zarosła. Ośmiorniczki też są w Warszawie. Są, myślcie. Państwo koledzy się na tym przejechali, no. Dobra, nie to nie. Nie chce pan o disco polo rozmawiać, widzę. Dobrze, to porozmawiamy o polityce. Wie pan, że pańscy koledzy teraz w Sejmie będą zarabiali o 1/5 mniej? No tak, słyszałem. Będą karani za pazerność PiSu. Tak, bo oni przecież, jak wiadomo, nigdy nie byli pazerni. Wie pan, przez 8 lat tej naszej koalicji... Nie, bo PO, pan zaczyna PSL, przez 8 lat. Tak, no bo pani premier Polki już tego Polacy. Nie mówi, to ja teraz mówię. Byliśmy krytykowani bardzo również przez ale całkowicie urzędników całkowicie niesłusznie byliście. Dlatego, że nie było przez 8 lat podwyżek żadnych. Mhm. Jeżeli zobaczymy, jakie były realne wynagrodzenia, no, gdzieś tam uśredniając to do krajowych wynagrodzeń, no to 10 lat temu były o wiele wyższe niż są dzisiaj, a dzisiaj będą jeszcze mniejsze. Ale ja pytam o tym, jak to jest być tym bogatym krewnym, bo pan przyjeżdża z Brukseli, to wszyscy panu zazdroszczą przecież. No raz odpowiem panu, że jak mnie pytają, jak mi tam w tej Brukseli, to odpowiadam, że gdybym narzekał, to bym grzechł i to mówię o tej kwestii finansowej, bo to jest relatywnie do polskich zarobków wysokie zarobki. Ale z drugiej strony, jak słyszymy o radnych z Warszawy PiSu, którzy mają swoje miejsca w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i podpadają w przeciwieństwie do mnie pod ten nowy podatek Morawieckiego solidarnościowy, no to wie pan, od 8 do 15 z samochodem służbowym, ja samochodu służbowego przynajmniej nie mam. No ale może pan sobie i tak wszystko wybić w koszty, więc już niech pan nie dramatyzuje. Nie tak bardzo wszystko wbić w koszty, bo tam są jasno i wyraźnie wskazane rzeczy, które można sfinansować. Eurodeputowany bardzo panu bliski, nie mogę zdradzić nazwiska, opowiadał mi, jak to pojechał. Nawet książkę pisał. Nie, to inny. Pojechał na Mistrzostwa Świata w siatkówce do Japonii. Nie dość, że go opłacali. Japończycy to jeszcze dostał pieniądze z Brukseli. Wie pan, ale to delegacji. Zawsze można się odwołać do klasyka i powiedzieć, że warto być przyzwoitym. No przyzwoicie zarabiał. No po co, no to po co on o tym mówił? Trzeba było nie gadać, skoro go tak raziło, no to nie powinien brać tych pieniędzy. Go to nie raziło, on się cieszył. Raziło go, no czy nie był przyzwoity? O, ale za to przyzwoicie zarabiał. Chcę pana spytać, możemy na chwilę wrócić do polityki? Proszę czy bardzo. Się nie chce? To jeśli możemy na chwilę wrócić do polityki, ja chciałem pana całkiem serio spytać. Jak rozwiązać problem z niepełnosprawnymi? Bo teraz się okazuje, że oni rzeczywiście tam będą protestować. No, to może i groteskowe, ale obrady Sejmu dzieci i młodzieży nie będą musiały być przełożone z dnia. Ponad 300 wycieczek szkolnych odwołanych. No, okay. No dobra, a teraz poważnie. Wy też mieliście ten problem i też długo nie mogliście się dogadać. Ten rząd PiSu mówi, halo, daliśmy 4 razy więcej niż dali oni i jeszcze protest się nie chce skończyć. A później wychodzi pani protestująca i mówi, nie głosujcie na PiS. Więc PiSowcy mówią, że to jest polityczny protest, nie możemy się ugiąć. Zupełnie inaczej się odnosili do strajkujących wtedy, kiedy byli w opozycji. To prawda, ale też i dodajmy... Jarosław Kaczyński i pani Szydło. Ale też dodajmy od razu, że wy też wtedy się inaczej odnosiliście do nich, prawda? Tamten protest, o ile pamiętam, trwał 17 dni, ten już trwa ponad 30 dni. Ja cały czas mam wrażenie, że tutaj toczy się pewna gra. Gra przede wszystkim taka wizerunkowa. A kto z kim gra? No jeżeli po kilku dniach protestu pani minister Rafalska, z którą skądinąd szanuję, jako jedną z nielicznych w tym rządzie, urządza spektakl, spotkanie z Radą Konsultacyjną i przed kamerami, z ludźmi, którzy nie wiadomo skąd tam się wzięli, podpisuje porozumienie i ogłasza to w rządowej, propagandowej telewizji. No to jest gra. Ta wasza rządowa, propagandowa telewizja. Dla mnie
z całym szacunkiem, ale takie działanie w stosunku do tych ludzi, którym naprawdę trzeba pomóc, to jest draństwo. Zna pan przysłowie ludowe, że słowo tam wylatuje z kowronkiem, a wraca. Nie, ale to wołem. Mimo wszystko, ja powtarzam jeszcze raz, że dla mnie to jest zachowanie, które zasługuje na miano draństwa. To pański prezes obecny, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, zupełnie tak nie mówi, bo on sam pamięta, jak nie chciał dać pieniędzy, bo ich nie miał. Kiedy był minister pracy. Ale jednak po 17 dniach kompromis osiągnięto. Dając jednak im, musi pan przyznać, przyznaję, 4 razy ale zupełnie w innej sytuacji byliśmy lat temu 6 czy 4, tak, no a zupełnie w innej sytuacji. No ale to w takim razie musi pan złożyć hołd PiS-owi, skoro są tak dobrej sytuacji, że 4 no razy czy 3 razy więcej złożyć pieniędzy. Hołd wszystkim przedsiębiorcom przede wszystkim, że po prostu tak działają, że mamy ale tylko za PiS-u tak w wyniku działają. Koniunktury, tak. No PiS ma szczęście, trzeba przyznać, bo trafia po raz kolejny w koniunkturę. No ale jak się okazuje, przed chwilą prezes Kaczyński pstryknął palcem i 3 miliardy znalazł na wyprawki, no a nie ma 1,5 miliarda. A pan jest przeciwko wyprawkom? Ja uważam, że jeżeli są pieniądze w budżecie, to trzeba je w pierwszej kolejności przeznaczać na cele, które są naprawdę pierwszoplanowe. A pierwszoplanowe i do zrealizowania to jest zrealizowanie między innymi tych postulatów pan protestujących tak będzie dzisiaj. Często mówił, że pan jest przeciwko wyprawkom, to będzie trudniej się dostać do Brukseli. Jestem pewnie za wyprawką, tylko że i w przypadku programu 500+, i w przypadku wyprawek jestem przeciwko temu, żeby rozdawać te pieniądze wszystkim, tylko stosować progi dochodowe. Ale wie pan dobrze, że jeżeli chodzi o 500, bo już nie chce mi się do tego wracać, to samo sprawdzanie, kto nie powinien dostać, kosztuje więcej niż te oszczędności. Nie, nie zgadzam się. Program pan kosztuje się nie 24 miliardy rocznie. Oszczędności, jak wyliczono. Wprowadzić próg. No, z jednej strony się rozdaje pieniądze wszystkim, a teraz też dzisiaj rozmawialiśmy o daninie od najbogatszych. No to po co najpierw dawać, żeby potem zabierać? Mm-hmm. Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. To prawda, jeśli o was chodzi, to wyście nie dawali. Było zgodnie z zasadą posady tylko swoim. Ja pamiętam, jak odchodziłem z rządu Millera, bo ta historia jest trochę dłuższa, o którą pan pyta. Och, ja pamiętam polecił, pana jako wicepremiera. Miller polecił wyrzucić wszystkich PSL-owców z RK-i. Potem się bardzo zdziwił, bo na 500, którzy byli w RC, dało się zidentyfikować na zielono 11. Ale was w RC nie było. Wy byliście wtedy wszyscy w elewarze. Dobrze, to może sobie pan żartować. Nie tu żartować. Ale przynajmniej za naszych czasów elewar miał dochody. Wie pan. 500 osób zatrudnionych z PSL-u, rany boskie, nie, gdzieście ich nabrali. Mówi pan wierutne kłamstwa. Jakie wierutne? Tam z Księżyca pan te dane jakie ściąga. Z Księżyca? Z gazet. Nie z protestowaliście. Z Księżyca czy z gazet? No. Biedni wasi działacze musieli odejść, minister musiał się do dymisji podać. Z powodu elewaru. Ale nie pamięta pan. I potem wrócił. No właśnie, bo wy swoich zawsze wybronicie. To, co przynajmniej wtedy trzeba było mieć wymagania jakieś stawione. Teraz wymagań nie ma i proszę bardzo, jesteś politykiem, od razu masz bilet wejściowy i to jeszcze na kilka miesięcy, bo w kolejce stoją następni, którzy po tobie też zarobią. PiS, tak jak PiS w tej dziedzinie jest mistrzem, nikt im nie dorówna, naprawdę. Pan zawsze o tym PiSie. Ja chciałem o ruchu ludowym, jest Zielone Świątki, no, ale nie, optymistycznie. Mało pan o tym święcie pytał. No. No jak to, zaczęliśmy od tego. To pan od razu zaczął mówić, że... teraz PiS popsuł. Przynajmniej zakończymy tym, że Polski jeszcze nie było, a już święto ludowe pierwsze było 114 lat temu, w rocznicę. Akurat nie Zielone Świątki były początkowo początkiem tego święta, tylko rocznica Rasławickiej Bitwy. No tak, ale teraz się to złożyło. Żywią i bronią. Żywią i bronią. Zwłaszcza żywią. I bronią. Się. I bronią. A nie dajemy się, tak, to prawda. Nie ostatnio widziałem pana premiera Morawieckiego bardzo zdenerwowanego. Nie, no chyba, PiS, no jak rany chyba, boskie. Chyba bym widział notowania czy sondaże przed wyborami samorządowymi i to go bardzo zdenerwowało. Bardzo, bardzo. Oni są biedni. Już tu przed chwilą był taki działacz z pańskiej tam zaprzyjaźnionej partii z Platformy, który mówił koniec PiSu. No jeszcze nie tak szybko, ale przyjdzie kreska na matyska. Na was przyszła, na nich też pewnie kiedyś przyjdzie. I mamy 123 lata. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bardzo dziękuję. Kłaniam się, do widzenia.